Hej, hej, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na tym kanale. Jak widzicie, jesteśmy dzień po zrobieniu tatuażu. Zamknę tu okno na chwilkę, żeby mnie było lepiej słychać. Owinęłam sobie to folią spożywczą, bo second skin mi teraz spada z powodu potu. Tak, potrę się, więc cały czas trzeba to wymieniać, więc raczej na lato preferuję folię. Wstałam już jakiś czas temu, ale wysprzątaliśmy trochę mieszkanko. Wstawiłam pranie, rozwiesiłam pranie. Wiecie, takie wszystko ogarnianko było. Umyłam się, o. Jeszcze to mogę powiedzieć, ale już widzę, że mi się nos poci. Chodźcie, kręcę, to jest jakaś taka dziwna ta klątwa. Mamy dziś w planach, słuchajcie, sporo rzeczy, w szczególności Piotrek, bo Piotrek musi tak mocno kręcić. Ja na pewno lecę i mam nadzieję, że wezmę go ze sobą na spotkanie z White Rat Tattoo. W sensie mamy takie spotkanie filmowe, takie razem spotkanie ze studia, więc bardzo, bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać. Póki co muszę się jakoś ogarnąć, dopiero założyłam bluzkę. Chyba na różowo będę dzisiaj, chyba na różowo, ale strasznie gorąco, szczerze nie ma tu czym oddychać, stoję przy wiatraku i się wietrzę. Wczoraj ogólnie przeglądając Instagrama, słuchajcie, strasznie się cieszę, bo dowiedziałam się, że w ten piątek, ten najbliższy piątek to jest 23 dzień przed słoikiem, 24 słoik w Zamku Ujazdowskim Warszawa, zapraszam wszystkich. To 23, słuchajcie, Jankle Osia grane w parku Żoliwos na Kępie Potockiej, co jest, mogę powiedzieć, że niedaleko nas, więc tak naprawdę po sąsiedzku, więc bardzo się cieszę, w piątek lecimy na koncert, i to taki bardzo niespodziewany, a kuku! Robię wam jeszcze update, bo dla tych, co pamiętają, pewnego razu na spacerku stwierdziliśmy, że będziemy rozsadzać bluszcz i patrzcie, już zaczyna to kiełkować, ale super! Teraz musiałabym to wstawić do ziemi, tylko mam problem. Właśnie z tym włożeniem do ziemi mam problem, ponieważ miałam wziąć ziemię z Poznania, w sensie w nim w słoiczku sobie tylko trochę, bo bez sensu będę kupować wór ziemi za 6 zł, a poza tym to jest wór ziemi, co ja zrobię z worem ziemi, jakbym chciała tylko troszeczkę tej ziemi, chyba że dajcie znać, skąd ewentualnie mogę wziąć ziemię, albo może wy jesteście w stanie mi pożyczyć tak troszeczkę słoiczek ziemi, bo chcę zasadzić nam bluszcz. A tak tylko nieskromnie się pochwalę, jakie to super jest! Póki co przebrałam się w taką bluzkę, ale to jest kolejna bluzka, z której chyba wyrosłam, w sensie... tutaj mi, wiecie, tak ledwo, ledwo. Więc jeszcze się zastanowię, którą ubiorę, ale jest mi tak gorąco, że po prostu... ciężko jest cokolwiek mieć na sobie, bo teraz to wszystko spływa. Powiem wam szczerze, że teraz siedziałam tak przez godzinkę około i ogarniałam wszystkie publikacje na dzisiaj, chociaż jeszcze nie ogarniałam na Instagrama i TikToka, ale kanał Lego i tu, dobrze. W każdym razie tak, muszę ponadrabiać przed tym, jak wyjdziemy z domu. Teraz zacznę się malować. Myślę, że to nie będzie jakiś mega skomplikowany makijaż, ponieważ wszystko mi spłynie, znając mnie, dlatego zrobię sobie zwykłe kreski, ale nie wymagam od nich, że będą się trzymać cały dzień. Jak się zmyją, to się zmyją, ale... Trudno, taki mamy klimat. Taki mamy klimat, no. Dobra, słuchajcie, tak wygląda mój outfit of the day. Widzicie, mam na sobie też shorty, chociaż teraz się ściemniło, ale pisze, że jest 29 stopni, więc myślę, że jest tak giga duszno. Mam na sobie te trzy naszyjniki, w ogóle bardzo lubię ich połączenie. Takie różowe, do tego mam dwie brązoleteczki różowe i jedną na nóżce. Do tego mam taki paseczek, który kupiłam niedawno na promocji w HM-ie, więc bardzo wam polecam, bardzo, bardzo ładnie. I tak się prezentuje. Jeszcze może jakąś bandanę założę na łeb. Pomyślimy. A jeśli chodzi o mój makijaż, to już mi się zmywa tak naprawdę, ale... Bo się pocę, ale dobra. Zrobiłam taki najprostszy na świecie, taki, żeby po prostu sobie był. Wyglądam sobie do okno i mam pewne obawy co do tej pogody, bo naprawdę... Wydaje mi się, że będzie padać, chociaż prognoza pogody pokazuje, że nie będzie, to mi się wydaje jednak, że może być inaczej. Dlatego może wezmę sobie jakąś kurteczkę, o mam taką kurteczkę, ona jest taka wiatrowa, coś w tym stylu, ale nie zakładam na siebie, tylko po prostu do plecaka, ale pogoda jest taka pod znakiem zapytania, nigdy nie wiem wtedy jak się ubierać. A buciki jakie ubiorę? Nie mam pojęcia. Pod ostatnim vlogiem z Pyrkonu, który w ogóle bardzo wam się spodobał, piszecie. Właśnie, kochanie, o tobie mowa. Pasta znalazłem, ale dziobacze to jest. Co? Co tam możesz? Wachlarz, no tak, z Pyrkonu przywiozłam. No, widzę, ale patrz, słuchaj, właśnie, co do ostatniego vlogu z Pyrkonu. To mamy rozmowę na temat, co myślisz o rysunkach na ścianie pisakiem. To znaczy? No jakbyśmy coś tam... Nie, to bym nie chciał. Znaczy... W finalnej wersji spoko, ale jak my tu planujemy przyczepiać półki, to słabo.
sumie tak. Ogólnie tak. Tylko jak będzie jestem skończone. Otwarty, tylko jak będzie skończone. Bo my tak jesteśmy w czasie. Po rysunku może pójść półka i to będzie mega słabo wyglądać. Ale masz rację, bo my w sumie jesteśmy w ciągłym takim trakcie, wiecie, zmiany tego mieszkanka, odremontowywania. Teraz chcemy się zabierać niedługo za kuchnię, wymienić niektóre meble. Jakby cały czas to się zmienia. I to jest kwestia, że chcemy to zrobić. W sensie mamy pozwolenie i chcemy to zrobić. Ja bardzo bym chciała, tylko póki co czekamy na efekt końcowy. Jak widzicie, cały czas tutaj jakieś nowe rzeczy się pojawiają za mną, przede mną i to jakby cały czas się zmienia, więc może przyjdzie nam to czas. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo chętnie się tym zajmę. No i wykrakałam, patrzę i pada. Oleje. A my mieliśmy iść grać w tenisa, czy tam w jakieś badmintony, czy coś tam na w parku. No zobaczymy, w razie czego jest plan B i będziemy grać w planszówki w studio, co też jest całkiem git, bo ja lubię grać w planszówki, a w szczególności z taką ekipką. Fajna sprawa, no ale nic. No tylko będę musiała teraz przez ten deszcz. O, z cukru nie jestem, dam radę. Wsiadłam właśnie z metra na Politechnice i lecę do studia. Zobaczymy, jak tam pogoda nam pozwoli, co robić. Czy będziemy w studio siedzieć, czy pójdziemy jednak na pole mokotowskie, tam gdzie planowaliśmy. Zobaczymy. Wszystko czas pokaże. Kontrolatorki dołączałem do zespołu. Przyszły książeczki. To ja. Ej, ale fajny materiał one mają. Ale co to? Ale ładne. Podobają mi się. Bardzo mi się podoba ta książka. Co? To powiedział to ja, no to cyfnie pokornie. I tyle co we mnie tkwi. Cudownie. Dostałam szwajcarską czekoladę od szefów, którzy byli ostatnio na wyjeździe. Bardzo, bardzo dziękuję. Artlist.io. Dobra, wstałam dzisiaj koło 6, okej, co jest dla mnie nieprawdopodobne i niemożliwe, ale to dlatego, że Piotrek szedł na waksy i miał dzisiaj na jakąś chorą godzinę i przy okazji ja też się obudziłam. W każdym razie posiedziałam trochę na telefonie, coś porobiłam, umyłam się. Teraz lecę na pocztę. W ogóle teraz robię kurs, staję się normalnie kurierem, ale mam w 3 różnych miejscach do odebrania 3 różne paczuchy. Dokładnie nie wiem co, ale wiem, że muszę zrobić ten kurs, bo nigdy się za to nie zbiorę. A nie wiem, ja jak mam coś takiego, że jak moja paczka trafia na pocztę, to w 50-60% jej nie odbiorę. Mam taki przypałek, więc dlatego jak znalazłam chwilę, to od razu lecę na pocztę z rańca. Właśnie, jeszcze SPF. Proszę mi przypominać na vlogach, kiedy kiedyś zapomnę użyć SPF-u. W ogóle zdjęłam folię z wczorajszej dziarki. Teoretycznie powinnam ją nosić dłużej i jako tatuator nie daję przykładu i nie pochwalam, ale słuchajcie, na własną odpowiedzialność. Po prostu jest mi w niej za gorąco, wszystko mi się poci i czuję, że jeszcze gorzej mi się tam goi, więc wolałam zdjąć i dbać o jego czystość w inny sposób niż pod portfolio. Dobra, SPF jest, jeszcze na girkę i lecimy. Ostatecznie okazało się, że mam do odbioru tylko 2 paczuchy, jedną z poczty, drugą ze sklepu obok, a z paczkomatu pojechałam, a to zobaczyłam, że paczka czeka w Poznaniu, nie w Warszawie, więc tak, to jest paczka po prostu do mojej mamy, a jej zamawiałam przez swoje konta, więc stałam pod paczkomatem i zastanawiałam się, dlaczego on mi się nie otwiera, a o co chodzi? I jeszcze miałam tam jedną paczkę do opłacenia, w sensie moja mama miała. No ale z tego wszystkiego ja myślałam, że to ja mam tą paczkę do opłacenia i ja ją opłaciłam i ostatecznie jej nie odebrałam, więc opłaciłam mamie paczkę. No czasem tak jest, ale na szczęście moja mama jest bardzo uczciwą kobietką i z miłości, z serduszka odesłała mi te pieniążki, bo to nie było mało, więc bardzo, bardzo dziękuję. Przyszła mi najpierw paczuszka od Ziai i w ogóle jestem tego giga ciekawa, co my tutaj mamy, bo ja pisałam z Ziają na temat właśnie tego, co tutaj widzę. Słuchajcie, o, pozdrawiam, o, dziękuję, ja tak lubię dostawać od was paczówki. Tak, słuchajcie, dostałam kosmetyki to chłodzące po opalaniu. Tutaj mamy emulsja do twarzy i ciała SPF 30, emulsja 50 i nawilżająca mgiełka do twarzy i ciała. Chcę, oj, chcę, bo ja lubię to. O Jezu, jak cudownie. O, ojej. To jest kosmos.
kosmos. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jeszcze raz możecie sobie zobaczyć, ale to wam polecam na maksa. Ja w ogóle będę z tym chodzić. Teraz to wypsikam, w sensie nie teraz, tylko wiecie, na dniach to wypsikam na siebie, ale tak to będę tutaj nosiła wodę po prostu w takim pryskaczu, bo to jest idealny, wiecie, taki ochładzacz. Cudowne to jest. A jeśli chodzi o kosmetyki z ziaj do opalania, to naprawdę uważam, że to są jedne z lepszych i jakby dopiero ostatnio to odkryłam, kiedy Olga u nas była i właśnie miała chyba ten albo jakiś taki podobny, no i faktycznie sprawuje jej się od dłuższego czasu, więc teraz przyszła kolej, żeby zagościły u nas. Okej, jednak przyszła mi paczka numer 2 i szczerze nie wiem, czy mogę ją otworzyć przy was, nie wiem w ogóle, co jest w środku, od razu mówię, więc nagram to sobie, a w razie czego wam tego po prostu nie wstawię, a jak to widzicie, to znaczy, że mogłam wam to pokazać. Okej. Co to takiego jest? Może jakiś papier przyszedł albo coś? No, niemożliwe. Nadal nic mi to nie mówi. I to tak nic. O co chodzi? Ja wiem, co to jest. A ja się tak w ogóle kminię. Słuchajcie, to jest szkiełko. Daj pada. Ja naprawdę zastanawiałam się, co tu mi przysłali, ale to jest szkiełko do iPada, bo zamawiałam, tylko nie wiem, czy to jest jedno, czy dwa, to jest chyba, właśnie nie wiem, czy muszę sprawdzić jeszcze po numerze paczki, czy to jest dla mnie, czy dla Piotrka, bo zamówiłam i dla siebie, i dla niego, chociaż po rozmiarze myślę, że będzie to jednak moje, więc zaraz sobie też nakleję, bo jednak naprawdę nie podpowiedział mi to, ale dziwne. Dobra, zaraz naklejam, wam pokażę. Będąc całkowicie szczera, wydaje mi się, że na to opakowanie wydali więcej niż na samo szkiełko. Ale to tylko takie moje przypuszczenia. Muszę iść po mojego tableta, będziemy go zaraz czyścić. Ej, zawsze dawali takie chusteczki, jak dają do wymiany telefonu, to dają takie dwie chusteczki do przeczyszczenia ekranu, a tym razem mi nie dali, ale skam. W sensie, teraz zamawiałam od kogoś innego, więc może dlatego by nie dali. Czekajcie, bo jesteśmy w śmietniku u nas, bo muszę coś wyciągnąć. Szczęście mamy coś takiego, my to kupiliśmy, nie wiem, czy to kiedyś w Action, czy w Dealsie, czy w czymś takim, więc no, a patrzcie. Zdecydowanie wymaga to troszeczkę przemycia. Ej, teraz widzę, że ona jest pęknięta, ale będę musiała sobie wrócić do wideo, bo widzicie, odpakowywałam i pokazywałam, jak odpakowuję. Ej, tu jest pęknięta, no nie, no skam, no ale i tak ją założę, żeby mieć ochronę. Właśnie montuję tego vloga i zdałam sobie sprawę z tego, że nic wam nie opowiadałam o tym, jak było wczoraj na spotkaniu pracowniczym, firmowym. Słuchajcie, tak, no niestety pogoda nas dopadła i zaczęło lać, więc z naszego badmintona niki niestety, ale posiedzieliśmy sobie w studio tak, i poszliśmy na sushi, jak widzieliście, poszliśmy na wspólne sushi, było tak pięknie. W ogóle poszliśmy do suszarni, to było niedaleko pole mokotowskie, coś w tym stylu, i słuchajcie, to była suszarnia, w której pierwszy raz byłam z Olgą i Amadeuszem, kiedy pierwszy raz się widzieliśmy. Tak, to więc takie w sumie wspomnienia, ale teraz byliśmy w trakcie dnia, wtedy byliśmy wieczorem. Naprawdę przepiękna suszarnia. To, co ja wam tam pokazałam, że jest takie roślinne, ojej, naprawdę, naprawdę warto. Muszę Piotrka tam zabrać. Naprawdę muszę. Wróciliśmy w sumie wieczorkiem do domu, bo wiecie, jeszcze chwilę posiedzieliśmy wszyscy w studio, ale musieliśmy też się zwinąć ze względu na montaż, bo trochę montażu zalega. No i niestety czasami tak jest, że do niebo, żeby musimy się zwijać wcześniej, bo montaż sam się nie zrobi. To jest ulubione miejsce koteczka? Czy to jest ulubione miejsce koteczka? Siedzenie w zlewu. W zlewie jest najprzyjemniej, tak? Piękny jesteś, piękny. Leź sobie. Patrzcie, tak wygląda moje stanowisko z makijażem, łącznie z lampką, ale tutaj są wszystkie moje kosmetyki i w tym... No i spadły. I w tym pudle, i w tym, i w tym, i no nie wiem, no to jest moje wszystkie. I dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby to wygospodarować. W ogóle to stoi na takiej półeczce, na takiej szafeczce, której musimy też jakoś niedługo powymieniać i dajcie znać, co byście tu widzieli. W ogóle to mam serduszko z Lego, ale no musiałabym te kosmetyki jakoś inaczej, bo w ogóle jest to giga niewygodne i no nie fajnie mi się z tego korzysta. Muszę jakoś tak, no plus się zakurza. Muszę pomyśleć nad innym miejscem, ale to, no nie wiem, może jeszcze jakiś sposoby mi dacie, jak to lepiej przechowywać. Przyszła mi jeszcze dzisiaj taka paczucha i tutaj w środku jest, słuchajcie, piżamka, ale póki co nie mogę tego jeszcze wam pokazać aż tak.
jedyne ekskluzywne treści. Możemy to sobie podglądać, ale otwierać nie, bo jeszcze będę musiała to nagrać. Inaczej, a na vloga, patrzcie, jaka piękna piżamka. I jaki materiał? Chcę w tym spać! Ja chcę w tym spać, latać i biegać! Jejku, naprawdę cudowne. Piękna sprawa, dziękuję. Jestem pomalowana, ale przychodzę tu po to, żeby nie porozmawiać o tym, jak się pomalowałam, tylko pokazać wam, że ostatnio kupiłam bób. Jak coś, to jest nasza skrzycząca lodówka, nie ja. Tak, będę gotować bób, zapomniałam o nim, kupiłam go was dwa dni temu, wydałam na niego 14 zł, ale ja tak uwielbiam bób, że robię i od razu pewnie dzisiaj wszystko zostanie szamane. Dobra, bób stawiony, a ja czekam na Piotrka, bo mi wyszedł o tej 6 coś. No to teraz go nie ma, jest chyba po 11 albo po 12 właśnie, może sprawdzę. Jest 11.30 i go jeszcze nie ma. Powiem wam szczerze, że jednak dużo bardziej komfortowo czuję się, jak ktoś w tym domu jest, najbardziej Piotrek, to wtedy czuję się tak, wiecie, bezpiecznie, nic mi się nie dzieje, a tutaj to wiecie, ja mam jakieś też czasami schizy, że ktoś chodzi, że ktoś puka, a ja strasznie nie lubię otwierać ludziom drzwi, w sensie tych domowych. Kto mnie zna, ten wie. Że naprawdę kiedy można, to ja wysyłam kogoś, żeby otworzył drzwi, bo nie wiem, no, mam jakiś taki dziwny nawyk, boję się nowych ludzi przychodzących tam do domu, więc taka moja przypadłość. No ale jak jestem sama, no to niestety ten ciężar spoczywa na nas, w sensie na mnie. Piotrek niedawno miał imieniny, dlatego zamówiłam mu koszuleczkę z kapitana Bomby, ale zamówiliśmy sobie jeszcze takie foteczkę, o taką ramkę. Będzie zarąbiście sobie wyglądać na naszej białej ścianie. Musimy wydrukować tylko jakąś focię, jeszcze nie wiem jaką, może jakąś zrobimy specjalnie pod to, żeby tutaj zmieścić. Zajebiście wygląda, super jest. Mamy idealnie bobik. Dajcie znać, czy jecie bób z tym, ze skóreczką, czy zdejmujecie. Ja jem z tym, mi całkiem smakuje skóreczka, ale wiem, że niektórym nie przejdzie to przez żołądek czy przez gardło i muszą sobie obrać. Mogłam jeszcze sekundę dłużej, tak troszeczkę, ale nieźle. Chwilę postoi, później się odgrzeje i się zrobi tak nam 100%, ale muszę dosolić, zdecydowanie. Widzę, że ten vlog już trochę trwa, dlatego teraz ostatnia okazja, by wam przypomnieć, że 24 czerwca, czyli już w tą sobotę, będzie słoik wyzwań razem z wami w Zamku Ujazdowskim o godzinie 13. Z kim się widzę? Mam nadzieję, że przyjdzie was jak najwięcej, ale też będzie super, nie mogę się doczekać. Trzymajcie się, widzimy się w następnym vlogu.